Doświadczenie. Badanie właściwości tlenku węgla 4. Do wykonania tego doświadczenia potrzebujemy sody oczyszczonej, octu, zlewki, łyżeczki lub bagietki do mieszania, kilku świeczek typu T-light, zapalniczki. Przebieg doświadczenia. Ustawiamy na blacie świeczki, najlepiej w jednym rzędzie, i podpalamy je. Wsypujemy do zlewki sodę oczyszczoną. I zalewamy ją octem. Po wymieszaniu obserwujemy gwałtowną reakcję i pojawiający się w wyniku reakcji gaz, który gromadzi się przy dnie zlewki. Wylewamy gaz na palące się świeczki, które natychmiast gasną. Wyjaśnienie. W reakcji sody z octem powstaje ditlenek węgla. Możemy go wylać na palące się świeczki, bo jako cięższy od powietrza będzie gromadzić się przy powierzchni blatu, a nie ulatywać do góry. Gaz ten wypiera powietrze z bezpośredniego otoczenia świeczek. Zgaśnięcie świeczek świadczy o tym, że ditlenek węgla nie podtrzymuje palenia.